Dwa lata temu obejrzałem film Niezłomny. Wtedy po raz pierwszy pomyślałem, że też mógłbym coś robić w życiu i pokazać innym ludziom niepełnosprawnym, takim jak ja, że możemy być z siebie zadowoleni. Nie musimy tylko siedzieć w domu. Krzysztof, czasami wymieniamy się z Krzysztofem jakimiś książkami, filmami, wideo. Krzysztof kiedyś mi pożyczył jeden film właśnie o takim człowieku, który w ten sposób maluje, co właśnie Krzysztof. Krzysztofowi bardzo spodobał się pomysł, w jaki sposób malował ten chłopiec i zapytałam się tak niewinnie Krzyśka, czy chciałby spróbować. Krzysztof zgodził się, właśnie powiedział, że myślał o tym, chciałby coś takiego spróbować. Myśli o tym, żeby w jakiś sposób zarobić sobie, żeby troszeczkę odciążyć rodziców. Ten film obejrzała Agnieszka. Ona też o mnie pomyślała, oglądając go. Zapytała mnie, czy chciałbym spróbować. Uważam, że trzeba wszystkiego w życiu spróbować i tak zaczęła się moja praca jako malarza. I spróbowaliśmy przy pomocy troszeczkę mojego męża. On pomógł skonstruować ten kask, którym Krzysiek maluje. No i tak to się zaczęło właśnie. Cieszę się bardzo, że Krzysiek zrealizował swój cel i że no w jakiś sposób jest to też bardzo pomocne w jego rehabilitacji. To jest pierwsza praca Krzysztofa. Chodź kochanie do mnie, chodź, z bliska na mnie spójrz. Ktoś na mojej głowie siadł niczym król. Zaczął pajęczynę wić wokół moich ust. Wadę w uszy wetknął mi anioł stróż. Oczywiście przy pomocy koleżanek. Przyznaję się, nie znam się kompletnie na malowaniu, także tutaj i pani Marianna Winiarska, i Agnieszka Prystupa tutaj pomagały bardzo Krzysztofowi, podpowiadały, jak malować. Ja jestem, tak jak i inne osoby, zachwycona tym, co on robi. Bardzo mi się podobają te jego prace. Każda praca następna jest wspanialsza. Troszeczkę jeszcze mnie boli, że Krzysztof do końca w to nie wierzy, że to jest jego taka droga i wyjście na usamodzielnienie i wyrażenie siebie. Ale myślę, że to chyba tak jest naturalne, że może jako artysta będzie cały czas taki niepewny tego, co robi. Może to tak ma być. Ale jestem w pełni uznania i widać, że doskonali się. Zresztą to jest opinia nie tylko moja. Koleżanki poprosiły też tutaj fachowca, pana Twerta, który podpowiedział Krzyśkowi, troszeczkę powiedział mu o technice malowania. No i takie to były właśnie początki, także Krzysztof sumiennie tutaj wysłuchiwał porad i robił to, co robi do dzisiaj. Wychodzi mu to coraz lepiej. Jesteśmy naprawdę wszyscy zaskoczeni, że aż tak dobrze. Moje malowanie nie jest przypadkowe. Ja nie wierzę w przypadki. Moja babcia odeszła 3 lata temu. Ona zawsze chciała, żebym miał swoje pieniądze. Gdy zobaczyłem ten film, wiedziałem, że to jest znak od niej. Pomaga mu tutaj bardzo też rodzina. Ludzie, którzy słyszą o Krzysztofie, przychodzą, pytają się. Ja miałam osobiście też takie zainteresowania od dźwięki, od ludzi innych, tutaj od pani terapeutki ze szpitala wojewódzkiego, która zaproponowała, że Krzysztofowi wystawi te prace na festynie. Muszę powiedzieć, że 4 prace się sprzedały bardzo dobrze. Malowanie przybliża mnie do realizacji mojego życiowego celu. Chcę założyć rodzinę. Dzięki moim obrazom cel ten jest coraz bliżej. Pan starosta Piotr Roman też wyraził zainteresowanie i zaproponował Krzyśkowi
święta wielkanocne, żeby tam parę akcentów takich świątecznych namalował i chcąc promować Krzysztofa tutaj wydał kartki właśnie dla takie świąteczne z życzeniami dla radnych i różnych innych ważnych osobistości, chcąc właśnie promować Krzysztofa w ten sposób. Chodź kochanie do mnie, chodź, z bliska na mnie spójrz. Ktoś na mojej głowie siadł niczym król. Zaczął pajęczynę wić wokół moich ust. Watę w uszy wetknął mi anioł stróż. To jest też bardzo ważne w jego rehabilitacji. Krzysztof bardzo polepszył tutaj dzięki temu malowaniu swoją koordynację ruchową. To jest dość ważne, a przede wszystkim no, jego psychika poprawiła się i Krzysztof ma teraz motywację, ma cele swoje w życiu, które pomału osiąga i z tego się bardzo cieszymy. W zeszłym roku siedząc w domu popatrzyłam na pilota, którego sam obsługuję. Pomyślałem, że mógłbym też obsługiwać telefon i być niezależnym od humorów rodziców. Któregoś dnia sobie tak siedząc, oglądając telewizję, popatrzył na pilot i mówi, no przecież skoro umiem obsługiwać pilot od telewizora, to dlaczego nie telefon? I też no, chcąc tutaj też odciążyć rodziców, to może SMS-y wysyłać do znajomych, przyjaciół i... Także to jest tutaj zasługa Krzyśka, on to sobie właśnie wpadł na pomysł, że może coś takiego zrobić, że dobrze, że jest taka możliwość, chociaż na początku troszeczkę jakieś tam były takie nieporozumienia w tej sprawie, to znaczy nie chciano mu tak jakby sprzedać tego telefonu, jakaś tam taka była sytuacja, ale wszystko dobrze się skończyło, Krzysztof ma swój telefon, może się komunikować ze światem. Dostałeś dzisiaj SMS? Jak przyszedłeś, dostałeś SMS. To musisz odpisać teraz. To nie będzie podglądać, bo to od jakiejś dziewczyny będzie. Nie? Od chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. Wybory dla mnie nic nie znaczą, jest to tylko dobra zabawa i wydaje mi się tylko tyle. Nie liczę na żadną tam wygraną, a jeśli udałoby mi się chociaż zająć trzecie miejsce, to bym się bardzo cieszyła. A co dla mnie by znaczył tytuł Miss? Na pewno szczęście i myślę, że bym się cieszyła. Nagrody też są bardzo fajne. O, trema jest straszna. Mam nikłe szanse. Mieszkam tu się w Bolesławcu. Oj, wszystko mi się nie podobało, to w ogóle dla mnie to była męka i więcej na coś takiego się nigdy nie zgodzę. Dlaczego? Co było męką? Nie podobały mi się na początku zdjęcia. Później pan Majewski zrobił mi zdjęcia i skasował te zdjęcia. Słuchaj, byłam zadowolona wreszcie.
i niestety nie wyszło i teraz się boję. Także to nie jest dla mnie, nie jest to dla mnie żadne fajne uczucie. Nie, wydaje mi się, że raczej nie mam szans, tylko po prostu chcę dotrzymać słowa. Obiecałam, że wyjdę na ten festyn, po prostu dałam swoje słowo, dlatego wychodzę. Nawet nie wiedziałam, że w ogóle znajdę się w pierwszej dziesiątce, tak jak miało być. No i naprawdę z tej strony bardzo się cieszę, że w ogóle ktoś na mnie głosował, nawet nie wiem kto, no ale z góry dziękuję. Witam Państwa, nazywam się Patrycja Mocna, pochodzę z Bolesławca, mam 18 lat. Życzę wszystkim dobrej zabawy. No, kandydatki są bardzo dobrze przygotowane, bardzo ładnie się dzisiaj uczesały, uśmiechają się tu do mnie. Jest, wydaje mi się, że jest okej. Jakie rzeczy mi się, wszystko mi się podobało. Wszystko było bardzo zorganizowane, zapięte na ostatni guzik. Na tych wszystkich wyborach, których byłam, porównując wybory, jedne w Łebie odbyły się właśnie niezbyt zorganizowane, a te jednak porównując te a Łebę jest naprawdę świetnie. No, żadnych problemów nie ma ze sponsorami. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Wojna Kędzierska, pochodzę z Bolesławca, mam 17 lat, życzę wszystkim miłej zabawy. Ja przyszłam po to, żeby się fajnie bawić, żeby mieć po prostu fajną zabawę, mieć satysfakcję z tego, co robię, no i się sprawdzić. Tutaj jest naprawdę rewelacyjnie. Dziewczyny są tak przyjazne, tak nam się dobrze współpracuje, że wydaje mi się, że kontakt utrzymamy nadal ze sobą. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Anna Jędrzejczyk. Mam 21 lat. Obecnie ukończyłam studium aranżacji kwiatowej i ogrodowej we Wrocławiu. Nie zależy mi na tym, żeby wygrać. Chcę po prostu się dobrze bawić. Czyli jak wygram, będzie dobrze, jak przegram, też będzie dobrze. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Agnieszka Snopek, mam 22 lata, pochodzę z Bolesławca, jestem studentką 4 roku Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy. Organizacja przebiega dotychczas prawidłowo, wszystko zgodnie z planem. To była naprawdę zabawa, było świetnie. Nawet najfajniejsze z tego wszystkiego była sesja i te próby. No tu poznałam się z dziewczynami dosyć dobrze. Zostałyśmy koleżankami teraz, tak. No, są fajne i nie ma czegoś takiego jak rywalizacja. No zabawa i tylko zabawa. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Angelika Zawieja, mam 20 lat, mieszkam w Bolesławcu. Wszystko mi się podobało, bardzo dobra organizacja, mamy w miarę dobre układy, dziewczyny są bardzo sympatyczne i wszystko mi się podobało. A co to znaczy w miarę dobre układy? Znaczy, że nie jest tak idealnie? To znaczy nie, moim zdaniem są bardzo dobre, tylko nie wiem jak oceni to publiczność. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Marzena Plewa, mieszkam w Nowogrodzku i interesuję się tańcem i sportem. Co dałby Ci tytuł Miss? Sądzę, że to by nic nie zmieniło, przynajmniej w moim życiu. Po prostu tylko zabawa, no i polega na tym, żeby właśnie wyłonić jakąś jedną osobę, która zdaniem jurorów będzie tą jedną. A jak oceniasz swoje szanse? Na równi z innymi kandydatkami. Sądzę, że każda z nas ma szansę. Dobry wieczór, nazywam się Roxana Drach, mam 17 lat. Obecnie mieszkam i uczę się w Bolesławcu. Do moich zainteresowań należą przede wszystkim sport, muzyka i języki obce. Czyli jeżeli chodzi o problemy internetowe, nie chcieliśmy zbyt mocno ingerować w zabezpieczenia, żeby nie spowodować głosowania bardzo trudnego i niektórzy wykorzystywali, obchodząc te zabezpieczenia. I dlatego zdecydowaliśmy się, żeby finał odbył się tradycyjną metodą, czyli poprzez zastosowanie jurorów. Dziewczyny są wszystkie tak wspaniałe i chętne do pracy, że mnie się z nimi pracowało wspaniale i żadnych tu rzeczy złych nie zauważyłam. Fakt, że ciężko było niektórym się przyzwyczaić, powiedzmy, do takiego chodzenia, zmienić swój krok czy zmienić sposób tańczenia, ale myślę, że wyjdzie im to na dobre, że troszkę popracowały. Kandydatka numer 6, Patrycja Mocna.
Dziewczyny są fajne, miłe, przyjazne, każda każdej pomagała, razem się uczyłyśmy tańczyć, ktoś czegoś nie wiedział, to inna zawsze pomogła, zawsze coś pożyczyła, że było bardzo dobrze. Twoje plany na przyszłość? Jak na razie żyję chwilą. Jak na razie żyję chwilą i nie myślę o przyszłości, ale na pewno będę kontynuowała naukę i założę własną rodzinę. W ogóle nie ma między nami rywalizacji, po prostu bardzo poznałyśmy się tutaj, zżyłyśmy się razem. Myślę, że kontakt dalej będziemy utrzymywały, wymieniłyśmy się numerami telefonów. Myślę, że po prostu świetnie się bawiłyśmy i to tylko tyle i to jest najważniejsze. Wszystko jest zorganizowane bardzo dobrze. Próby były udane i w ogóle poty z nas, siódmy poty wyciskała pani, ale wszystko jest naprawdę super zorganizowane. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Adriana Łapińska, mam 18 lat, mieszkam i uczę się w Gorzelcu. Wszystkie piękne, chociaż piękniej wyglądały tutaj fizycznie niż w internecie. I zmieniłam zdanie pod wpływem występu na scenie. Czy w związku z tym, że dziewczyny wyglądają inaczej tutaj, a inaczej w internecie, wybór będzie trudny? Myślę, że nie, dlatego że mam faworytkę. Myślę, że problem będzie z tymi końcowymi miejscami, czyli z miejscem drugim, drugim wicemis. Kandydatka do tytułu Miss Internetu z numerem 18, Marzena Plewa. Bardzo ważna sprawa, na pewno jakieś osiągnięcie, satysfakcja. A jeżeli się nie uda? To nic. Cieszę się, że mogę wystąpić. To, że jestem w pierwszej dziesiątce, już coś dla mnie znaczy i bardzo się z tego cieszę. Główne kryterium: wygląd i wypowiedzi kandydatek. Tu nie było nic takiego dwuznacznego. Wszystko odegrało się tak, jak miało być. No, był ten problem z internetem, ale jakoś to się skończyło i wszystko jest dobrze. Prawdziwa przyjaźń to twoim zdaniem, Angeliko? Myślę, że tam gdzieś zaufanie. No i to wszystko. Jeśli ludzie sobie ufają, to jest przyjaźń. Tak, prawdziwa przyjaźń. Wszystkie się bardzo polubiły. Każda dzwoni, jak coś tam jednej na przykład nie było na próbie, to zaraz jakieś tam parę osób dzwoni i tam mówi, żeby przyszła na próbę, że następnego dnia jest właśnie o którejś godzinie. Wychodzą, na przykład ja nie jestem z Bolesławca, tylko ze Zgorzelca. Zaraz wszystkie po mnie wychodziły na dworzec PKP albo PKS-u, jak przyjeżdżam i to takie miłe jest. W przyszłości chciałabym zostać architektem albo studiować iberystykę, a takich dokładnie sprecyzowanych planów jeszcze nie mam. Dziewczyny są piękne same w sobie, ich natura obdarzyła nasz szodrze, także należą do grupy szczęśliwych osób. Drobne korekty trzeba było wprowadzić i dzięki temu wyglądają, jak wyglądają. Miss Internetu numer 7, Anna Jędrzejczyk. Kochani, brawa, dodajcie tym dziewczętom odwagi, one naprawdę są zestresowane. Ja jestem taka, że ja dość dużo przeszłam, miałyśmy gorsze próby tutaj, to były rewelacyjne. Pani Ela nam da tak do zrozumienia, żebyśmy w ogóle się wyluzowały, tak jak niektóre dziewczyny są bardzo spięte. Nie no, jest rewelacyjnie i naprawdę myślę, że trzeba pani Eli podziękować za to. Przed dzisiejszym finałem? Trochę nerwy, chociaż no tak nie bardzo, jeszcze. Zobaczę te tłumy wszystkie, to wtedy jakoś to dotrze do mnie. Angelika Zawieja. Najbardziej się boję pytań. Najbardziej się tego boję. Boję się, że się pomylę albo zacznę się jąkać. To w ogóle taki duży stres, adrenalina i tak dalej i tego się najbardziej boję. Paulinko, kto jest dla ciebie największym ideałem i dlaczego? Uważam, że nie ma ludzi idealnych. A czy jest taki element w finale, którego się bardzo boisz? Odpowiedzi na pytania. Jak wchodzimy w strajk Monagi.
No bo wydaje mi się, że będę tak zżarta przez stres, że nie będę mogła mówić, że będę się śmiała albo płakała, albo będę się strasznie jąkała. Los zgotował ci takie pytanie. Prawdziwa przyjaźń to twoim zdaniem? Prawdziwa przyjaźń istnieje między dwojga ludźmi, którzy potrafią sobie ufać i mogą na sobie polegać. Konkurencja jest duża, ale mówię, tutaj jest, idzie zabawa. Po prostu, żeby dobrze się bawić i jednak jeszcze mieć jakiekolwiek przeżycie w sobie. Z numerem 4 Paulina Donajska, z numerem 5 Roxana Draw, z numerem 6 Patrycja Mocna, z numerem 7 Anna Jędrzejczyk, z numerem 8 Adriana Łapińska, z numerem 10 Agnieszka Snopek, z numerem 13 Angelika Zawija, z numerem 15 Ewelina Kędzierska i numer 18 Marzena Plewa. Są wszystkie nastawione bardzo przyjacielsko, bardzo miło, jedna drugiej pomaga, stara się, jeżeli jej nie wychodzi jakiś krok, zostać z nią albo przyjść wcześniej, pomóc jej, co jest chyba bardzo ważne. Czyli nie są na zasadzie takiej, że muszę wygrać, tylko mam grono przyjaciół i razem musimy wspólnie coś zrobić. Kandydatka z numerem 5, Roxana Draw. Była to bardzo dobra zabawa. Miałyśmy często próby dwugodzinne, trochę męczące, ale było naprawdę bardzo sympatycznie, czasami nawet zabawnie. Także nie było jakiejś rywalizacji. Naprawdę miła atmosfera. Twoją największą wadą jest... Że niezdecydowanie, ponieważ chwila, kiedy mam dokonać wyboru, staje się po prostu obojętna, co często nie wychodzi mi na dobre. Wygląda, że są kumpelkami. Jak jest naprawdę, nie wiadomo, bo każdy zawsze udaje, ale wygląda, że tu dziewczyny są bardzo zgrane. Trzy rzeczy, które zabrałabyś na bezludną wyspę, mnie możesz opuścić. Odpowiem krótko. Nie zabrałabym nic na bezludną wyspę, ponieważ nienawidzę być sama, zawsze musi być ktoś ze mną. I dlatego nie chciałabym być na bezludnej wyspie sama. No to jak nie chciałabyś sama, to może byś chciała coś zabrać, możesz nam teraz powiedzieć. Nie chcesz nikogo zabrać, bo w ogóle nie chcesz wybierać się na bezludną wyspę, tak? Jeśli chodzi o rzeczy, to nie, bo z chęcią zabrałabym 3 najbliższe mi osoby. Organizacja jest dobra, z tym, że uważam, że to troszkę za długo trwało. To przedłużenie, jednak to jest męczące dla dziewczyn, ten stres przez te parę miesięcy ładnych, jednak za długo. Witamy kandydatkę z numerem 10, to Agnieszka Snopek. Gdybym wygrała, bardzo bym się cieszyła, ale... Teraz już blondynki chyba wyszły z mody, a teraz tylko dwie blondynki są na wyborach. Nie wiem, jedna ma szansę, ta druga. Króciutkie pytanie. Twoje zainteresowanie? Moim zainteresowaniem jest ratownictwo wodne, nurkowanie, aerobik, języki obce i podróże. Szukam dziewczyny najładniejszej i takiej, która poza tą urodą coś jeszcze ma w sobie. Wybór jest trudny? Bardzo. Mam 3 faworytki, ale sam nie wiem, która z nich podoba mi się najbardziej. Myślę, że wspólnie sobie to ustalimy. Czy są wady, bo nieraz jest dużo stresu, na przykład tak jak dzisiaj.
To są wielkie stresy. Po prostu pierwszy raz coś takiego przeżywam. Też trzeba dużo swojego czasu poświęcać temu, co się robi, bo też były różne sesje zdjęciowe. Na przykład ja miałam taki przypadek, że byłam na sesji, później zdjęcia się skasowały i trzeba było powtórzyć, ale potem już nie było czasu i po prostu też właśnie trzeba zawsze się przyszykować do takiej sesji i też właśnie dużo ganiania. Bardzo miła, bardzo przyjemnie było, w ogóle bardzo fajne dziewczyny. Nie myślałam, że będzie aż tak fajnie. Dzisiaj zobaczyłem dziewczyny po raz pierwszy na żywo wszystkie i troszeczkę inaczej wyglądają niż w internecie i być może jeszcze będą zmiany w moich typowaniach. Jak inni, nie wiem. Dziewiąta kandydatka biorąca udział w finale wyborów Miss Internetu z numerem 18 Marzena Plewa. Najbardziej boję się wypowiadać. Tańczyć mogę, chodzić mogę, ale najgorzej z pytaniami, z wypowiedziami jakimikolwiek. O, bardzo zgrane jesteśmy. Jest, no, takie typowe kumpelki, jest bardzo fajnie. Nie ma żadnych rywalizacji, jest miła atmosfera. Czy jest w grupie jakaś faworytka? Dla mnie? Nie, myślę, że wszystkie mamy równe szanse. Nie będę tu wymieniać i wywyższać innych nad sobą. Nie ma znaczenia. I chwila dla fotoreporterów. Miss publiczności zostaje kandydatka z numerem 5. Roxana Draft, Miss publiczności. Chłopcy patrzą na co innego patrzą kobiety. Co ty będziesz brała pod uwagę przy wyborze? Nie tylko urodę, również sposób poruszania się i ich wypowiedzi. A jak oceniasz wszystkie kandydatki? Są piękne. Widać po nich duży stres. Jednak trema, nerwy wzięły górę i niektóre wypadły bardzo nienaturalnie. Pokaz w strojach konfilowych. Miss Foto. Kandydatka z numerem 18, Marzena Plewa. Miss Foto otrzymuje rower górski, Studio Rekord, Pan Majewski, plecak, zestaw ręczników plus GSM Hipernowa, dożywotni karnet rabatowy od firmy jubilerskiej Wentland, suszarkę i parasolkę od muzycznego Imperium. Miss Foto Marzena Plewa. Gratulujemy. Komisja zdecyduje o tym poprzez bardzo burzliwe obrady po wyjściu postronnych osób i na pewno wybierze najładniejszą dziewczynę dzisiejszego wieczoru. Tytuł pierwszy Miss na wyborach Miss Internetu na Bolesławieckim Święcie Ceramiki otrzymuje kandydatka z numerem 18. Marzena Plewa. Marzenka, jak było? Było super, bardzo się cieszę, jestem bardzo zadowolona, szczególnie z tytułu Miss Foto, dlatego że bardzo lubię się fotografować i w końcu mam jakiś skutek dobry tego. Jestem bardzo szczęśliwa. Co teraz będziesz robić? Jesteś pierwszą wicemis. Nie wiem, chyba moje życie aż tak bardzo się nie zmieni. Co dla ciebie znaczy ten tytuł? Bardzo duży, jestem bardzo szczęśliwa i nie spodziewałam się tego. Drugą wicemis w
finale wyborów Miss Internetu 2002 została kandydatka z numerem 6, Patrycja Mocna. Zmieniłem zdanie w wyniku występu dziewczyn. Miałem swoją faworytkę przed pokazami ze stron internetowych, teraz mam już inną. Cześć Słoneczko, to twoja mamusia prawie wygrała te wybory, tak? Podobało ci się? Tak. A co ci się podobało najbardziej? Jak mama dostała. Tak? A podobała ci się mamusia w tych wszystkich sukienkach? Tak. A czy ty też kiedyś będziesz Miss? Tak. Dlaczego chciałabyś być Miss? Fajnie jest. A co jest fajnego? Wygranie. Być Miss. Tytuł Miss Internetu Anno Domini 2002 otrzymuje kandydatka z numerem 13, Angelika Zawieja. Nie jestem w stanie cokolwiek mówić, cała się trzęsę, zdenerwowana jestem niesamowicie. Ale już jest po wszystkim. Tak, ale teraz to są największe nerwy. Spodziewałaś się tytułu? Nie wiem, tak jak powiedziałam na początku, każda miała równe szanse, wszystko mogło się zdarzyć. A że to akurat ja, to... Zapytam teraz, co dla ciebie teraz znaczy ten tytuł? Jestem szczęśliwa i zadowolona, to jest najważniejsze. Nie wiążę z tym żadnych planów, bo... To ostatnie wybory? No tak. Co będziesz robić teraz? Nie wiem, będę żyła tak jak dotychczas.